Moi kochani, przerywam to po południu, dokończę to orędzie Matki Bożej, żyjcie każdą chwilą, że my dopiero jesteśmy tłem, farbą podkładową pod obraz. Że zakon mariański to dopiero dla nas przedszkole, nowicjat. Żeby zrozumieć, w dzisiejsze orędzie Pana Jezusa, On dziś w naszym orędzie, jak Pan Bóg powiedział, macie mi pomóc zastąpić księży. Coś takiego było podobnego. Drugie zdarzenie. Od paru tygodni przeżywam krzyż pewnej rodziny w Polsce. Właśnie dziś, jak zakonna, która dostała zwolnienie ze ślubów. Za mąż dziś wychodzi. Ma zwolnienie najszczęśliwsza. Zaprosiła całą rodzinę. No i panie, powiedzcie mi, kto poparł jej dzisiejszy ślub i kto na tym ślubie będzie? Wszystkie baby, ciotki, wszystko. Ojciec się zbuntował. Jedna z ciotek powiedziała, ja już raz byłam na ślubie. Po lat temu miała ślub wieczyste. Ja już raz byłam na ślubie, nie pojadę. Chłopy żaden nie chce jechać. Baby wszystkie mówią, że siostra zakonna ma rację. Ona dnia dzisiejszego uroczyście przyjmie Boże przekleństwo na siebie. Będą jej gratulować, ona będzie w siódmym niebie. Kto otrzymał powołanie kapłańskie czy zakonne? Żadne zwolnienie rzymskie dzieci z tego nie zwalnia. Ile znam eksksięży, ile oni mają muminków, ile mają krzyży z dziećmi. Wyście nie rozmawiali z kapłanami, którzy chcieli powrócić do szeregów. Ja dzieci rozmawiałem. W porciętach wychłać, jak gorzej wygląda, jak piezu budy. Przychodzi, ratuj ksiądz. Ja się zawsze pytam, ile masz lat, po 60. To ty musiał kościół założyć DPS dla ciebie. Bo jak cię teraz przyjmie, jak ty potrzebujesz opieki, wygulawaj się w życiu, a teraz też miłości i troski. Dzieci no, są no chore, rozumiecie? Jednemu chciałem pomóc, ale to dzieci nic nie daje. Tak? Jestem za założeniem kompanii karnej. Klasztoru, wykupić, bo tyle się klasztorów zamyka i tamtych księży posyłać. Żyjemy z owocu pracy własnych. Niech sobie wybiorą przełożonego i spróbują ustawić się do życia. Niech im zagwarantuje ubezpieczenie, jedzenie, ciepło, spanie. Niech im włączy telewizory. No i jak się. Ustabilizują dobrze, do no tego, żeby się jakoś panienko, panienkę przysłał. Bo przecież to się zawsze przyrodzenie odezwie, nawet w trumnie. Daję tu otoczkę, by zrozumieć dzisiejsze orędzie. Że są przeklęci, powołani, to wam już mówiłem. Tu nawet jeden ojciec księdza przyleciał do mnie. Że za mocno mówię i mówi o jego synu, nie o twoim. Rocznie Polskę opuszcza około stu księżyc zakonników. To jest takie minimum, powtarzam, stu. A ile sióstr zakonnych? Większość, co głupie przełożone wysłały na studia i posłuchały wytycznych rzymskich. <grych> Baba naiwna, żyjąca mistycznie, zakonnica zielnego pojęcia, nie wie, co to jest świat, siedzi w klatrze lat. I ją posyła ją na studia. Dzieci śpiewamy pieśń na przyjęcie do żartwy. Błogosławcie Pana. Ja płakałem, jak ją usłyszałem. Wiecie, kto on napisał? Zakonnica, która poszła na studia, no a później się otwarła na chłopa. Melodia i pieśń są fenomenalne. Nie zmieniam, ale autora znam. Wiecie, ile modlitw szale jest utworzonych przez antypapieży? Czyste. To, co się modlimy za papieża, za papieża i biskupa po procesjach, to VI wieku. Modlitwa papieża, antypapieża. Dziś się żeni, za mąż wychodzi eks zakonna i ona mówi, że jest wolna, bo Kościół jej dał zwolnienie ze ślubów. Się babo, to ci nie Kościół daje powołanie, tylko Bóg. Posłuchajcie, dlaczego Was Bóg powołuje do zakonu czasów ostatecznych? Dusze wybrane przez Boga, dusze kapłańskie i zakonne, porzucają zbyt łatwo powołania i odchodzą do świata, aby być dobrymi, ale nie dla mnie. Przeksiędza, co Ksiądz od niego chce? Przecież on jest dobrym człowiekiem. Ale on miał być dobry dla Boga. On mał powołanie. Jak on jest dziś dobry, jak on jest przeklęty, nie wypełnił woli Boga. Tylko od soboru do drugiej połowy lat osiemdziesiątych kościół opuściło ponad 100 tysięcy kapłanów i Zakonników, sióstr zakonnych, około 400 chłopy tysięcy. Mówiłem wam, byłem w Chicago w latach 60. po Soborze, pokazywano mi klasztor sióstr polskich. Taki z cegły, dzieci zarąbiasty, długi. Wiecie, ile tam było sióstr zakonnych? 600. Jak je psychologicznie uwolniono, i powiedziano, że dopiero wolność jest dzień indziej, zostało ich wtedy, a to był rok 2009, jak byłem, kilkanaście. Przecież nie zdążyły wszystkie wymrzeć. Dzieci kilkanaście. Kardynał, dziwi się, jak przed diecezji krakowskiej to. Jednego miesiąca pięciu mu młodych poszło. Był zmuszony napisać list pasterski modlitwy za księży. Nikt wam prawdy nie podaje, ilu księży odchodzi. A Bóg jedyny wie, ilu żyje w kłamstwie. Zbyt łatwo porzucają powołania, odchodzą. Do świata, aby być dobrymi, ale nie dla mnie. Chcą być dobrymi dla swoich najbliższych, dla samych siebie. Pozostaje, ja pozostaję na krzyżu, coraz bardziej samotny, świętej pamięci. Jerzy z Lipnicy, jak tu do mnie przyjechał i płakał. Księża ratuj żona, żonę mojego, mojego krewnego, bo porwał ją ksiądz. Rodzina była naiwna. On jak był diakonem, to ją był w stanie wziąć na wielką pielgrzymkę za darmo. Chłop powinien mu tak przyfandzolić temu jego przyszłemu jegomościowi, jaki on jest dobroduszny, później uruchomili policję, wszystko po kolei dzieci. Opowiadał mi dramaty, dramaty. Dzieci jak lędźwie ruszą, nikt tego nie powstrzyma. Powtarzam. Jak lędźwie ruszą, tego się już nie da powstrzymać. A diabeł to rozpala i rozgrzewa latami. Chcą być dobrymi dla swoich najbliższych, a dla samych siebie i dla samych siebie. Ja pozostaję na krzyżu coraz bardziej samotny. Wy nie wiecie, jakie to jest smutne orędzie, które do Was Pan Bóg kieruje, by mnie powstrzymać na duchu, żebym Was jak najwięcej przekonał. I znowu, jak będę w Aremie, ja będę na osiemnastą tu przyjeżdżał. Kupujecie. Wydawało mi się, że, że duszyczki ważne. A tu jeszcze dużo ważniejsza jest kwestia. Muszę bardzo przytulić Pana Boga na krzyżu samego i Was prosić o pomoc. Nie mów, że nie dasz rady. Matka Boża nam przedczorem pokazała, jak nam chce pomóc. A ja pozostaję na krzyżu coraz bardziej samotnym. Dusze, które powołuje, wsłuchują się w głos świata. Kapłani specjaliści od aut, podróży, astronomii, białych szabel, broni sportowej, dzieci. Wy się nimi zachwycacie, jak nasz kapłan jest odczytany. Dziecko drogi, wiesz, jaki on jest głupi? Jak ty możesz mówić, że On jest oczytany i mądry, jak On do ciebie nigdy o Bogu nie powiedział? I tego nigdy z Jego ust nie słyszysz. Dusze, które powołuje, wsłuchują się w głos świata, który reinterpretuje teologię powołania reinterpretuje, czyli od nowa wyjaśnia, ale w sposób odwrotny. Dzieci, w cudzysłowie mam satysfakcję w tej materii, bo ja wam to sto razy powtarzałem. Wiecie na czym polega dzisiejszy dramat kapłana? Że go ukierunkowali na charytatywę, pomagać ludziom. Kościół tylko mówił o charytatywie. A tam, gdzie kult Pana Boga wszystko skracają, wyrzucają, wszystko się im nie podoba i szybko. Zauważyliście? Na charytatywę będą mieli czas, a już na posiadły nadmiar tego czasu. Powołanie kapłańskie i powołanie zakonne. To obranie ścieżki woli Bożej i podążanie nią do końca, skoro Cię Bóg powołał, to ma konkretny plan dla takiej Twojej przestrzeni, kapłaństwa i powołania. Jest w nas 450 tysięcy kapłanów na świecie. Jeśli każdy z nas by wypełnił taką przestrzeń, to takim płatem nakryjemy ziemię. Wiecie, jaką macie ochronę? Ale jeśli nie wykonujesz woli Bożej, to co z twojego kapłaństwa? Biskup Włocławski, jak się wpienił kilkanaście lat temu, jak jeszcze byłem w cudzy na wolności, bo mu zaczęli tańcować młodzi wikarzy, kapłani, wszystkich wysłał na tiry, na samochody i żenić się. Całą grupę kapłanów wysłał na tiry. Dzisiejsze powołanie interpretuje się jako wybór życia w pojedynkę z uwzględnieniem pracy na rzecz potrzebujących. A przecież w tabernakulum jest najbardziej potrzebujący. Bóg. Nie stać nigdy kapłana na odrację. Na rozmyślanie. Widzicie kapłanów swoich na adoracji w kościele? Widzicie ich z brewiarzem czy z różańcu? Oni są dla świata, ucieszają was. Zaprosisz go pani, się na komin do siebie, dasz mu kolację. Pożre, grodo, ty szczęśliwa, no ale tyś byka utrzymujesz, a nie kapłana. Rozumiesz pani, jak ciężko grzeszysz? Przecież on w tym u Ciebie siedzi 6 godzin czy 7, no, a jego nie stać na 15 minut na tabernakulu. Rano jest wpieniony, jak babcie nam przeprzyjdą. przyjdą. Teraz, kiedy się zmienia optykę, to kapłani się nie tylko poświęcą na rzecz potrzebujących, ale i na, na rzecz zwierząt. Znam parafię, byłem w jednej, gdzie już ano nie mam przy świętej o siódmej, gdzie ja celebrowałem tyle przy świętej. Tylko proboszcz bierze pieski się nim zajmuje, jak On ma pieski jest. To dopiero jest reinterpretacja kapłaństwa i powołania kapłaństwa. Panie zaszczęśliwe, jaki nasz ksiądz jest otwarty na zwierzęta. On znajduje dla nich czas na spacerek, by kupkę zrobiły, jak on do nich miło mówi. To on zamienił Boga na psa. Czy wy to rozumiecie? To już nie jest ksiądz. Co najwyżej psiarz. W pojedynkę z uwzględnieniem pracy na rzecz potrzebujących to nie jest istota powołania, ale tylko dwa jej elementy. Tylko dwa z kilkudziesięciu elementów. Musisz być w pojedynkę. Ludziom musisz pomagać, ale pierwszy jest Bóg. Za mało nawet to Pan mówi za mało na wytrwanie w prawdzie. Bo kiedy przychodzi czas próby, a to musi przeżyć każdy kapłan, każda zakonnica, dusze te łatwo zwodzone są w ten sposób, że zaczynają wierzyć, że w miejscu, do które je powołałem, są bezużyteczne na świata. Dzieci od XVIII wieku masoneria wypracowała wypracowała szlagier przekonywujący ludzi. Zakony są bezużyteczne świata. I tak je kasowano. Zakony kontemplacyjne wszystko bezużyteczne dla świata. I to myślą współcześni powołani, kiedy mają kryzysy. Nie rozważają tego, Mówi pan, co jest użyteczne dla mnie? Dzieci gromadzą z was tu? Ja też. Jest jeden z ekspertów z pracy z wami. Patrzę pod kątem użyteczności dla mnie. Pomóżcie wyplewić, nazbierajmy szalwi, użyjmy drzewu, odróbkę w tym systemie. Rozumiecie? No bo jak chcecie mieć mnie 8 godzin przy ołtarzu, to mi musicie pomóc. Albo mi zapłacicie czynsz pańszczyzną, albo przyjedziecie, rozumiecie? Musicie coś wybrać. Przed kilku, kilku laty dobry, jak były wieczerniki, ja myłem betony, pamiętacie? Uroczystości do końca, sprzątałem, goniłem. Czy dziś mnie przy tym widzicie? Wyście to przejęli, a ja siedzę przy ołtarzu po 8 godzin. Jestem przy bar. I wymyślam, co wam pomóc, jak was zachęcić, jak was pociągnąć. Dziej tego naburzeństwa ze stółami nie musiało być. Miałbym szybciej skończony, bo mam dzisiaj tylko w planie krzest dzieci narodzonych. To jest 15 minut i mam z głowy. A tak mam pół, ponad pół godziny dukania po łacinie, modlenia się, skupienia się na was i prosić jeszcze proszenia. Panie, pomóż im. Nie rozważają tego, co jest użyteczne dla mnie. Rezygnują z wychowania setek tysięcy dzieci na rzecz wychowania dwójki. Pan mówi tu o wszystkich zdradach małżeńskich kapłanów. Ma dwójkę dzieci i on zamiast prowadzić tysiące, skupia się na dwójce. A dobrze wie, że są biedne przeklęte przy starciach? Tym dzieciom nic się nie będzie układało. Jakie to są skutki tych poczętych dzieci przez kapłana? To później przechodzi na pokolenia, jak miałem kazus, który aż się ciągnie do Afryki. Dzieci, są to rzeczy przerażające. Więc pamiętajcie, nasi biskupi wymyślili słusznie. Nie trzeba was uwalniać, nic na was nie przechodzi poza grzechem pierworodnym. Fajnie. Te chłopcy chyba na Marsie miały żyły i miały tam kształcenia teologiczne. Tu się pojawili, są przekonani, że rzeczywistość Marsa jest tutaj. Rezygnują z moich potrzeb na rzecz własnych i zdaje się im, że przez swoje porzucone powołania ratują świat, do którego wkraczają z poczuciem wyższej doskonałości, bo świat im nagadał, nareszcie jesteście wolni i możecie wybierać to, co chcecie. Dzieci, ile my w życiu wybrali z tego, co my chcemy? Ile ja nam się udało z tego zrealizować? Posłuchaliśmy o doskonałości naszych wyborów, i mamy do dzisiaj tak zakotwiczone życie, że nie wiemy, jak je nazywamy. Z powodu swojego powołania czują się lepsi od reszty świata, a jednak lepszymi nie są. I wszyscy o tych kapłanach mówią odważna decyzja. Uszanujmy jego wolność, etc., etc. Przecież on ma piekło. Dwa przypadki, co miałem kapłanów na starość, co mnie błagali o pomoc, by wrócili, no to obydwu baby wyrzuciły. Rozumiecie? Porcięta wychłe stanę. W Ciucholandzie lepsze by, rzeczy ci kupił, jakbyście widzieli psa bezdomnego, to lepiej wygląda niż ci biedni ekskapłani. Dzieci jak Bóg cierpi z powodu kapłanów. Małżonek samotnie umiera z tęsknoty. Bóg mówił o sobie o tej zdracie. Teraz się skupcie i słuchajcie uważnie. Dlatego córko najdroższa na miejsce tych dusz, które porzuciły swoje powołania, powołuje poprzez moją matkę zakon dusz wybranych do adorowania mnie w mojej wielkiej samotności. Na miejsce tych zdrajców księży i siód zakonnych wchodzicie wy. To pasowałoby dzieci mi przynieść na dwa serca nie dziesięć tysięcy, a sto tysięcy Polaków. Żeby Bóg swojej cierpliwości Samotności był ukochany i utulony. To dusze ze świata, które będą żyły mną i moimi pragnieniami, moją wolą i moim oddechem aż do końca swoich dni. Dzieci, Pan Bóg do tego wszystkiego przygotowuje, to jest długie lata tułania nas. Pamiętacie, dwa lata temu powiedział orędzie dla mnie, pochwalił mnie Pan Bóg. Proszę Ci o dwa, a Ty mi zawsze przynosisz dwa i więcej. Nie proszę, abyś stawał w nocy, a Ty wstajesz. Dzieci ukochane, jeśli jeszcze macie. Trochę wiary i miłości do Boga kupą mi chmarą na grzechienie. Macie dwa miesiące, aby wszystkie zaległości nadgonić. Zakon mariański, rycerstwo, ślub czystości, obrońca i krzewiciel wiary jeszcze piąte mi to uciekło podpowiedzcie mi, co jeszcze kto pamięta. Uczyłem się, no pięć, zapamiętałem się. I ślub czystości. Co jeszcze? A, i dziesię dziesięć tablic przykazania może dzieci. To, to z tego wyjdzie sześć. Muszę to już raz pisać. Dzieci, bierzcie się. Przypominam. Do zakonu czasów statecznych nie może nikt wstępować, kto nie jest w zakonie mariańskim. Bo zakon mariański to nowicja. Ja tylko zrobiłem oczko nowicjat, żeby zobaczyć co w trawie piszczy. No Jakie użyć jeszcze Bożych środków, żeby Was obudzić. Małżonek samotnie umiera z tęsknoty. Tego córko najdroższa na miejsce tych, których, które porzuciły swoje powołania, powołuje przez Moją matkę zakon dusz wybranych do adorowania mnie w mojej wielkiej samotności. To dus dusze ze świata, które będą żyły mną, moimi pragnieniami, moją wolę i oddechem Moim do końca swoich dni. Dusze, które nie porzucą swojego powołania i pozostaną mi wierne. Dusze te będą moją pociechą. Aby powstrzymać mój sprawiedliwy gniew na ziemi z powodu porzuconych powołań kapłańskich i zakonnych. Dziś jedna ze sióstr zakonnych wychodzi nam za mąż i mówi, że jest szczęśliwa. Wszyscy jej gratulują odwagi i wolności wyboru. A najbliższa rodzina musi podjąć. Przez dar zakonu czasów ostatecznych, pokutę za nią i nie tylko za nią w jej rodzinie, tam kilka powołań zostało utopionych. Kilka powołań. Dusze te będą moją pociechą, aby powstrzymać mój sprawiedliwy gniew na ziemię z powodu porzuconych powołań kapłańskich i zakonnych. Dusze te wraz z moją matką utworzą zakon czasów ostatecznych, który odda mi chwałę w imieniu ludzkości. Zanim sięgnę po nią z właściwym mi rozmachem. Biedna ziemia, wy nie wiecie, co was czeka. Bóg odbierze swoją chwałę, którą mu odebrali zdrajcy kapłani i siostry zakonne, które porzucili kapłaństwo. Odbierze to z właściwym sobie rozmachem. Błogosławię Cię moje dziecko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.